Punkt wieczorny rozmowy Telewizji Republika. Katarzyna Głuska, witam Państwa bardzo serdecznie. Państwa i moim pierwszym gościem jest pani minister Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska. Witam serdecznie. Dobry wieczór, pani minister. Dobry wieczór, witam. Pani minister, zapytam na razie, na początku zadam pytanie, które nie wiąże się z resortem, w którym pani pracuje, ale mimo wszystko jako polityka poproszę panią o komentarz do tego, co wydarzyło się z grupą Polaków, którzy chcieli uczcić pamięć po tych Polakach, którzy byli więzieni, zamordowani, na których były dokonywane okrutne, nieludzkie eksperymenty medyczne w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Strona niemiecka tych ludzi nie wpuściła i wiemy też, że niemiecka policja uznała, że organizator tutaj decyduje, a organizator nie życzył sobie Polaków wspominających swoich rodaków. Tak się składa, że moja babcia również była więźniem obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Miała wielkie szczęście, bo przeżyła, ale bardzo wiele kobiet, bardzo wiele Polek niestety wymęczonych tam i torturowanych, bo tam dokonywano eksperymentów medycznych, nie przeżyło. Jak pani na to patrzy? Jako polski polityk przede wszystkim. Pani Renato, chciałoby się użyć słowa, że to skandaliczne, ale mam wrażenie, że w ostatnich czasach te nasze formy wyrażania emocji już mocno spowszedniały, więc chciałabym powiedzieć językiem zwykłego człowieka, że coś takiego jest po prostu bolesnym działaniem, które uderza w każdego Polaka, bo każdy z nas czuje, że nasza historia, nasza przeszłość to jest coś, na czym my wyrośliśmy, z czym się utożsamiamy i wobec czego czujemy się zobowiązani, aby o tym pamiętać, aby to pielęgnować. I jeśli ktoś z zewnątrz szczególnie uniemożliwia nam takie działania, to uderza w serce Polski, uderza w serce polskości, uderza w każdego Polaka. I trudno pomyśleć, że znalazłby się dzisiaj w Polsce ktoś, kto by powiedział, że nie czuje się oburzony i urażony takim działaniem państwa niemieckiego, bo mnie niespecjalnie interesuje, czy to był pojedynczy policjant, czy to byli organizatorzy. To się działo na terenie państwa niemieckiego. W związku z tym oczekuję od tamtego państwa, od tamtejszych władz stanowczej reakcji i przeprosin w stosunku nie tylko do tych, którzy nie zostali wpuszczeni, ale do wszystkich, których uraziła taka sytuacja, i uznanie tego i przyznanie, że to był potężny błąd uderzający w państwo polskie. Mam nadzieję, że to tylko nieświadome albo w jakiś sposób nieinspirowane z zewnątrz działanie organizatorów czy policji, a nie wpisywanie się w już trwające od wielu, wielu lat działania, które mają Polaków jako ofiar napaści niemieckiej na Polskę wymazać i ustawić nas w roli tych, którzy albo się zgadzali, albo wręcz współtworzyli tamten terror. Pani minister, zmieniamy temat, przechodzimy do tych spraw, którymi resort środowiska się zajmuje. Wiemy o tym, że w ubiegłym roku w wakacje no, bardzo wiele emocji, ale też i bardzo wiele obaw, lęków budziło wszystko to, co wydarzyło się na Odrze. Katastrofa ekologiczna, różne wtedy polityczne wersje przyczyn tej katastrofy się pojawiały. Dziś wiemy bezsprzecznie, że to nie żadna rtęć, a po prostu pewien gatunek algi. Ale ta sprawa w pewnym sensie powraca, choć na szczęście nie powraca jako katastrofa ekologiczna i problemy w samym tym ekosystemie rzecznym, ale powraca również politycznie, bo tą sprawę już starają się rozkręcać, a tak powiem kolokwialnie, organizacje ekologiczne, a z kolei też właśnie przedstawiciele państwa niemieckiego i też tamtejszych organizacji ekologicznych mówią o tym, żeby w ogóle zatrzymać jakikolwiek proces inwestycyjny na Odrze, przede wszystkim po polskiej stronie i na tym polskim odcinku. Jak pani minister patrzy i na sytuację na samej rzece, ale też i na próbę politycznego wykorzystania, czyli no, zrobienia tego, z czym mieliśmy do czynienia chociażby w sierpniu?
Przede wszystkim chciałabym, aby ci, którzy obserwują tę sytuację, właśnie mieli z tyłu głowy to, że interes rozwoju gospodarczego naszego kraju nie zawsze idzie w zgodzie z interesami innych państw. I za każdym razem musimy być szczególnie uczuleni, czy reakcja niektórych aktywistów, niektórych organizacji, czy wręcz naszych sąsiadów jest reakcją uzasadnioną, czy reakcją, która faktycznie realizuje ich interes, a jest przeciwko naszemu interesowi. Tutaj mamy jasną sytuację, gdzie ustaliliśmy przyczyny katastrofy, wprowadziliśmy od tamtego czasu stały monitoring wód na Odrze. To jest monitoring całodobowy, automatyczny. Wprowadziliśmy procedurę monitorowania złotej algi. Jesteśmy na etapie końcowym tworzenia instrukcji postępowania dla służb. Mówię dla służb, ale to jest instrukcja, która ma dotyczyć również działania między innymi lokalnych samorządów. Dlaczego za chwilę powiem. I podjęliśmy szereg innych działań, nie my wyłącznie jako organizacje, organy rządowe, ale przede wszystkim w oparciu o wiedzę naukową ekspertów z Polski, ale również ekspertów z całego świata. Konferencja, która odbyła się pod koniec marca, angażowała właściwie szeroko z całego świata ludzi, którzy dotychczas nad algą się pochylali. I my dzisiaj wiemy, że to jest niezwykle trudny, nieprzewidywalny przeciwnik, ale potrafimy dookreślić, w których momentach jest najbardziej dla nas groźny. Jakie czynniki muszą się na siebie złożyć, żeby doszło do wyrzutu toksyn. Poza kwestią... Pani minister, przepraszam, to ja wejdę w słowo i dopytam, bo o tym, o czym pani przed chwilą powiedziała, to bardzo ważne, ten monitoring taki automatyczny i ciągły, można powiedzieć, no to rozumiem, to jest coś, co nam będzie na początku tego niebezpiecznego procesu sygnalizować, że on się rozpoczął. Ale czy my mamy... No chociażby od tych ekspertów zagranicznych, czy od polskich naukowców, jakieś wskazówki, co robić wówczas, kiedy ten problem rzeczywiście będzie się powtarzał, kiedy te negatywne sygnały z pomiarów będą do nas spływać, wiemy jak, co robić, czy nauka jest bezradna? My dzisiaj właśnie w ramach tej jednej już procedury, która jest wdrożona w GIOŚ-u, to jest procedura monitorowania algi, mamy stworzone pewne poziomy, od których są konkretne reakcje. I instrukcja, na którą pracujemy, angażująca wszystkich poza naszym resortem również, właśnie uwzględnia te poziomy reagowania. Co powinno się dziać na etapie, kiedy mamy ten poziom, nazwijmy to bezpieczny, i wtedy jest wskazane konkretne działania, między innymi właśnie bieżący monitoring tej jakości wód, stała komunikacja między instytucjami co do algi, bo to może się zmienić z dnia na dzień. Kiedy pojawia się większa ilość alg, mamy zwiększone ryzyko zakwitu, bo on jest najbardziej niebezpieczny, są podejmowane działania zaradcze i w to już włączane są wszyscy w koło, między innymi ze strony MAP-u zakłady przemysłowe, które podlegają pod tą instytucję. Tutaj możemy mówić również o tym, żeby ograniczać zrzuty, czy wręcz je wstrzymać, ale co bardzo ważne, bo to nam pokazał ostatni raport naukowców, który był publikowany z końcem marca, to nie tylko poziom zasolenia, ale wręcz udział biogenów takich jak azot i fosfor jest kluczowy do tego, żeby nastąpił wyrzut toksyn, a te z kolei dostarczane są między innymi przez ścieki komunalne. Stąd niedawno mieliśmy spotkanie z samorządowcami, wskazując, że również te dokładane ścieki komunalne mogą przyczyniać się do zakwitu algi. I również tutaj będziemy oczekiwać, że gdyby doszło do tego poziomu zagrożenia, będą wstrzymywane również zrzuty ścieków. Często niestety w trakcie kontroli wyszło nam również, że szczególnie wtedy, kiedy są duże opady, kiedy się pojawiają burze, są tak zwane zrzuty burzowe. I wtedy płynie bardzo dużo ilości trudnych nawet do zweryfikowania substancji, które są szkodliwe. I tak naprawdę dopiero ta współpraca na wszystkich szczeblach może nam pozwolić ograniczyć ryzyko zakwitu złotej algi, wyrzutu tych toksyn. Stąd właśnie kluczowa jest instrukcja, którą dzisiaj tworzymy. Ją tworzymy dzisiaj dlatego, że przerobiliśmy pewne aspekty już na żywo. W ostatnim tygodniu nawet mieliśmy zakwit na jednym ze zbiorników, który łączy się z Odrą. To był zbiornik, jeśli dobrze pamiętam nazwę, Czernica.
Tam śniętych było około 100 kilo ryb i właśnie mieliśmy dokładnie w praktyce zweryfikowane, czy idziemy dobrą ścieżką i ona się sprawdziła. Teraz mamy nadzieję, że włączą się w to No właśnie, pani minister mówi o współpracy z samorządami, ale ja przypominam sobie i myślę, że nasi widzowie również to pamiętają, że wówczas, kiedy mieliśmy apogeum tej katastrofy, no to w zasadzie najbardziej wprowadzającym w błąd opinię publiczną był, no akurat tak się zdarzyło, samorząd województwa zachodniopomorskiego, przepraszam, nie, lubuskiego i pani marszałek, która no, straszyła ludzi jakimś niespodziewanym i w ogóle niewyobrażalnym poziomem rtęci i jakąś katastrofą, no już nawet nie tylko ekologiczną, ale wręcz zdrowotną. Czy tutaj są jakieś sygnały, przepraszam, no otrzeźwienia też i czy jest szansa na to, żeby ta współpraca była no, jednak bardziej, powiedzmy, unormalizowana i bardziej efektywna niż to, co widzieliśmy w sierpniu. W zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie również z przedstawicielami samorządów, zarówno samorządu wojewódzkiego, jak i prezydentów największych miast leżących przy Odrze. I właśnie tam przedstawiliśmy wszystkie dotychczasowe nasze działania i to, o czym już wiemy, jak powinniśmy postępować w razie potencjalnego zagrożenia. Pani marszałek Polak była obecna na tym spotkaniu i miałam wrażenie trochę, że przyszła z gotowymi pytaniami, bo powtórzyła je pomimo naszej prezentacji, natomiast już nie odważyła się na taki atak polityczny, jaki zastosowała w zeszłym roku. Myślę, że trudniej mierzy się w konfrontacji z merytorycznymi argumentami, za którymi stoją właśnie doświadczenia naukowców i dużo trudniej jest jakby rzucać takimi hasłami w gronie ekspertów. Oczywiście niestety w tym samym czasie pojawił się artykuł w Gazecie Wyborczej, który mam wrażenie, że w ogóle był przygotowany jeszcze przed tym spotkaniem, bo odnosił się do tego, co mówiła minister Anna Moskwa, której w ogóle na tym spotkaniu nie było. W związku z tym to też pokazuje, że gdzieś tam w tle jednak toczy się ta walka polityczna i ona toczyć się będzie. Zwracam uwagę również na to, że jesteśmy zasypywani informacjami od organizacji pozarządowych, od polityków opozycji, że powinniśmy pozamykać zakłady przemysłowe, bo tak naprawdę to jest ich wina, bo zrzucają ścieki, głównie chodzi tutaj o zarzut zasolenia, ale warto wskazać, że ten zakwit, o którym mówiłam zeszłego tygodnia na zbiorniku Czernica, był w sytuacji bardzo niskiego zasolenia. Tutaj dużą rolę odegrały jednak azot i fosfor. W związku z tym dzisiaj te rzucane przez opozycję czy przez NGOsy oskarżenia, czy nawet często przez niemiecką stronę właśnie pozamykajcie swoje zakłady, bo to jest ich wina, nie wytrzymują w konfrontacji z faktami. I my tej sytuacji będziemy bronić w prosty sposób. Uczciwie przedstawiamy wyniki. One są dzisiaj dostępne online. Każdy może sobie to zweryfikować. Również my nauczyliśmy się, że lepiej komunikować zawczasu, niż bronić się wobec absurdalnych zarzutów chociażby rtęci. Pani minister, ja dopytam jeszcze o ten temat, który też pani poruszyła i wspomniała o tym, że bardzo często no, ochrona środowiska czy dbałość o środowisko staje się polem takiej zaciętej walki politycznej. I tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że lasy państwowe w Polsce są już takim polem i to wielorakich bitew. Bo z jednej strony widzimy też, i to chociażby widać w mediach społecznościowych polityków opozycji, z jakim zapałem i z jaką determinacją walczą z poszczególnymi leśnictwami, nawet zaskarżając ich plany urządzenia lasu do sądów, ale też wiemy o tym, że na forum z kolei Unii Europejskiej na różnych poziomach toczą się już rozmowy, dyskusje, debaty, ale także i decyzje, pierwsze decyzje, których celem jest co najmniej przejęcie częściowe, czyli współprzejęcie odpowiedzialności
i zarządu, bo to jest bardzo ważne, bo tu pewno bardziej o zarząd niż o odpowiedzialność chodzi, nad polskimi lasami państwowymi i ich przyszłością. Jak pani minister na to patrzy? Bo ja myślę, że to nawet trudno zrozumieć do końca, o co chodzi. Dlaczego ten temat jest tak ważny dla polityków opozycji? Dlaczego tak dużo aktywności skupiają na nadleśnictwach? Dlaczego cały czas propagowana jest to twierdzenie, że lasy w Polsce są niemalże wycinane do pnia i że za chwilę to Polska zamieni się w pustynię? To jest absurdalne oczywiście, bo wiemy o tym, liczby temu przeczą, ale jak pani minister na to patrzy? O co chodzi tak naprawdę? Myślę, że mamy w Polsce grupę dość liczną osób, które są zaangażowane w organizacje pozarządowe, które mają inny pomysł na lasy. Inny to znaczy podzielić polskie lasy na te, które będą pełniły funkcję wyłącznie plantacji drzewnych i te, które będą pełniły funkcje wyłącznie ochronne. Te plantacje drzew będą mogły być użytkowane w sensie wycinamy, sadzimy, wycinamy, sadzimy, wycinamy, sadzimy. Natomiast te chronione miałyby być bez dostępu leśnika, z wyłączeniem prowadzenia jakiejkolwiek gospodarki leśnej. I tak naprawdę dzisiaj w porządku prawnym naszego kraju ani ustawa o lasach, ani ustawa o ochronie przyrody nie daje możliwości wdrożenia takiego systemu. Ustawa o lasach ma wprost wpisane, że lasy są wielofunkcyjne, czyli jednocześnie mają pełnić funkcje i ochronne, i dostarczyć surowiec, i jeszcze być udostępniane dla społeczności lokalnej. A z drugiej strony ustawa... A to w takim razie, pani minister, przepraszam, ja tu dopytam. Czy ta koncepcja jakby wyłączenia części lasów, które dziś wchodzą w skład lasów państwowych i uczynienie z nich obszaru chronionego, ona w ogóle zakłada jakiekolwiek użytkowanie tych lasów przez lokalną społeczność? No wiemy o tym, że nawet w tych terenach przecież, które są takimi perłami leśnymi na mapie i Polski, i Europy, chociażby w Puszczy Białowieskiej, no można wejść do lasu, można zbierać grzyby, można zbierać jagody. Wiemy o tym, że też są tam barcie zakładane. No jednym słowem, jakoś ludzie mogą tam funkcjonować, ale też słyszymy koncepcje, które no, sprowadzają się do tego, że nie, że jak jest natura, to ma być naturalnie, a człowiek z lasu. To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że te organizacje dążą do tego, żeby w tych obszarach chronionych człowieka nie było. Natomiast, żeby przekonać część społeczności do zgody, mówią, okej, nie będzie człowieka, ale zróbmy wyjątek, żeby pójść chociaż na grzyby i pozbierać jagody. Okej, nie będzie człowieka, ale nie zamkniemy wam dostępu, będziecie mogli tamtędy przejeżdżać. Ja nie wierzę w te deklaracje, dlatego że w Puszczy Białowieskiej społeczność lokalna od kilkunastu lat była karmiona właśnie takimi kłamstwami, że zgódźcie się na to, żeby powiększyć park narodowy, będziecie mieli z tego zysk, żadnych ograniczeń. Zgódźcie się na to, żeby objąć cały teren puszczy formą ochrony, która nie istnieje w państwie polskim, ale tą UNESCO wpisanie na listę światowego dziedzictwa. Będziecie mieli z tego czysty zysk, przyjadą do was turyści, ale nie będzie żadnych ograniczeń. A potem się okazało, że jest strefa pierwsza, w której nie wolno nic robić, strefa druga, która jest wyłączona z użytkowania, strefa kolejna, której się nie wchodzi i tak dalej, i tak dalej. I właściwie maleńki skrawek został do dyspozycji społeczności lokalnych i tamten obszar się wyludnia. Więc niestety na etapie tworzenia obszarów chronionych organizacje są w stanie obiecać wszystko. W momencie, kiedy ten obszar już jest objęty ochroną, nagle okazuje się, że on ma być wyłączony z użytkowania, wyłączony z dostępu, człowiek ma być stamtąd wyprowadzony i tak naprawdę pozostaje wtedy pytanie, skoro nie leśnik ma zarządzać tym terenem, to kto? Organizacje pozarządowe, kto będzie je finansował? Czy z budżetu państwa? Oczywiście nie. Czy w takim razie będzie musiała być w którymś momencie wprowadzona tam opłata za wstęp? A to już jest krok do prywatyzacji lasów. Panie minister, to ja dopytam, bo jesteśmy akurat, no ja podałam ten przykład Puszczy Białowieskiej, bo to jest też bardzo ważny przykład z innego powodu, bo cały czas przecież trwa akcja walki z zaporą, która między innymi przebiega przez Puszczę Białowieską, zaporą, która stoi na granicy polsko-białoruskiej i ma nas chronić przed hybrydowymi atakami i wszelkimi innymi, a przede wszystkim stanowić barierę chroniącą strażników granicznych, no bo to oni przede wszystkim są narażeni i to widzieliśmy już podczas różnych zajść. No, ich zdrowie i życie jest zagrożone, ale
tutaj jak ja rozmawiam z politykami opozycji, to mówiąc szczerze, jako pierwszy podawany jest argument ekologiczny. To znaczy, że ta zapora w ogóle nie powinna tam stać. Teraz ostatnio mówimy o tym, że nie powinna być zapora finansowana, refinansowana ze środków Unii Europejskiej, dlatego że ona nie pozwala zwierzynie swobodnie przechodzić i poruszać. Puszcza Białowieska jest i po stronie białoruskiej, i po stronie polskiej. No, ja mam wrażenie, że to było 1000 razy tłumaczone, ale być może ktoś ma jakieś wątpliwości. Jak pani minister patrzy na ten argument, który, no powiem szczerze, z uporem maniaka jednak się pojawia i pojawia się zarówno w Polsce, jak i na forum Unii Europejskiej. I co bardziej niebezpieczne, pojawia się również w argumentacji Białorusi, która skarży Polskę w oparciu właśnie o te argumenty, które kładą na stole organizacje pozarządowe. Ale co ciekawe, proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj, kiedy zapora istnieje, jeśli migrantom przywożonym przez białoruskich pograniczników pod samą zaporę dostarczane im są drabiny i inne ułatwienia, żeby tą zaporę pokonali, jeśli uda im się przejść przez granicę, to oni w wielu miejscach, w wielu przypadkach wchodzą wprost do rezerwatu ścisłego Narodowego Parku Białowieskiego, czyli do terenu, który jest wyłączony z użytkowania i dostępu dla człowieka od kilkudziesięciu, a prawie, że myślę, spokojnie można powiedzieć 100 lat. Nasze sakrum, nasze najświętsze miejsce, jeśli chodzi, mówię, z punktu widzenia ekologii, nieruszone ręką człowieka, dzisiaj napotykamy tam migrantów, którzy rozpalają tam ogniska, zostawiają tam tony śmieci, wnoszą ze sobą różnego rodzaju nasiona gatunków obcych, czyli stanowią zagrożenie dla tego ekosystemu, które organizacje pozarządowe chcą chronić. A jednocześnie tymi, którzy najczęściej idą, bo mają od nich informacje, gdzie przebywają ci migranci, są właśnie aktywiści ze strony polskiej. I to jest niebywała hipokryzja tych organizacji, które wtedy, kiedy Polak miałby wejść do lasów, do obszarów chronionych, to jest zakaz. Natomiast wtedy, kiedy przywożeni przez białoruski reżim migranci są dostarczani właśnie do tego miejsca, które powinno być wyłączone z dostępu dla człowieka, nie ma tego sprzeciwu, a jest pomoc i to nie pomoc humanitarna, bo oczywiście każdemu człowiekowi należy pomagać bez względu na to, czy on wszedł do takiego obszaru chronionego, czy nie. Ale ciekawe jest to, że ci aktywiści wiedzą szybciej niż Straż Graniczna, gdzie tych migrantów znaleźć. To znaczy, że i w moim przekonaniu tak się niestety dzieje, że biorą współudział w przemycie nielegalnym ludzi. No tu jest jeszcze jedna odsłona tej hipokryzji, bo w końcu wszystko to, co dzieje się po stronie białoruskiej, to ten cały dowóz, transport tych ludzi, przecież tam na pewno, i to przecież widzieliśmy, wjeżdżają samochody, wjeżdża sprzęt, no to wszystko na pewno zakłóca funkcjonowanie tego lasu i tej zwierzyny, więc tutaj jakby cały ten proceder, który przecież no tak na gigantyczną skalę był rozkręcony wtedy, kiedy mieliśmy apogeum jeszcze przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, no to tutaj też to nie jest brane pod uwagę. Ale pani minister, gdyby pani mogła odpowiedzieć już wprost na te sprawy, na ten argument dotyczący no, migracji zwierząt, bo wiemy o tym, że po stronie białoruskiej płot, który de facto zatrzymuje, no przynajmniej tą dużą zwierzynę, stoi od wielu, wielu lat. Tak. Ja jeszcze jedną rzecz chciałabym wskazać. Mówiono mi o tym, mówili mi o tym pracownicy Parku Narodowego, że migranci, którzy przechodzą przez polską, przez tą naszą zaporę, muszą mieć gwarancję, że ktoś ich odbierze po tej stronie. I to też pokazuje, jaka sytuacja jest jakby dobrze zorganizowana, jeśli chodzi o przemyt ludzi. Jeśli chodzi o migrację zwierząt, tak, ta systema po stronie białoruskiej funkcjonuje kilkadziesiąt lat. Zwracała na nią uwagę praktycznie każda misja UNESCO, ekspertów, którzy się pojawiali od kilkunastu lat i to się pojawia również w raportach, że należy rozszczelnić tamtą zaporę. I co ciekawe, na obszary również Parku Narodowym po stronie białoruskiej nie mają wstępu pracownicy parku, jeśli jest to obszar właśnie pomiędzy granicą a systemem.
tym bardziej tamtędy zwierzęta nie mają szansy przechodzić. A jeśli im się uda, to są strasznie pokaleczone, dlatego że tamta zapora jest złożona z drutu kolczastego, zarówno w pionie, jak i w poziomie rozłożonego. W naszej zaporze przewidzieliśmy przejścia dla drobnych ssaków, dla drobnych zwierząt. To jest kilkadziesiąt tysięcy małych przejść. To są również 24 przejścia dla dużych zwierząt. Oczywiście one nie mogą być stale dzisiaj otwarte, jeśli mamy tak potężną presję na polską granicę. Tutaj ta odpowiedzialność, kiedy można otworzyć, jakie przejścia, jest w odpowiedzialności Straży Granicznej, ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli dzisiaj te nieliczne grupy 10-15 osobowe, którym uda się przekroczyć nielegalnie granicę, wchodzą do Parku Narodowego i do rezerwatu ścisłego w Parku Narodowym, to co by było, gdyby tej zapory nie było? Ile tysięcy ludzi wchodziłoby przez Park Narodowy Puszczy Białowieskiej do Polski? Myślę, że ten park już wtedy nie mógłby być nazywany, a już na pewno nie rezerwat ścisły, jako ten, który jest pozbawiony dostępu człowieka i że tam obserwujemy wyłącznie procesy naturalne. Bardzo serdecznie dziękuję pani minister. Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska, była gościem Telewizji Republika. Serdecznie pani minister dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Szanowni państwo, my robimy tradycyjnie krótką przerwę i za moment będziemy rozmawiać też o wschodzie, o terenie, który jest za naszą wschodnią granicą, bo za moment Witold Newelicz, Jan Matkowski będą państwa i moimi gośćmi. To dosłownie za chwilę.